Rosa Radom otrzymała licencję na grę w Tauron Basket Lidze w sezonie 2015-2016. Proces licencyjny przeszło w sumie 15 zespołów. Pozostałe dwa, czyli Turów Zgorzelec i ewentualny Beniaminek Stal Ostrów Wielkopolski mogą złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Koszykówki. I o ile w przypadku Zgorzelczan otrzymanie licencji będzie raczej formalnością, o tyle zespół Zostrowa, który zmaga się z wewnętrznymi sporami we władzach klubu, z pozytywnym przejściem procesu licencyjnego może mieć problem. Uzyskanie licencji to nie jedyny sukces Rosy w ostatnich dniach. Nasz zespół stał się jedynym klubem w Polsce posiadającym drużyny na wszystkich szczeblach rozgrywek seniorskich. KS Rosa Sport, czyli drużyna prowadzona przez trenera Dawida Mazura, otrzymała licencję okresową od Polskiego Związku Koszykówki na grę w drugiej lidze. Ostatni raz klub o tak rozbudowanej strukturze egzystował w Polsce w sezonie 2009-2010. Mowa tu o ASEKO Gdynia, czyli ówczesnym ligowym potentacie. Jest już także niemal przesądzone, że Rosa rozpocznie walkę w europejskim pucharze od fazy grupowej. Losowanie odbędzie się 4 sierpnia.